Dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo ważnym dniem, gdyż pozyskaliśmy nową łódź. Jest to łódź Kontra 450 i stąd to wydarzenie. Jest to sprzęt do ratownictwa wodnego. Jest to sprzęt, który używamy podczas zimowych, jak do tej pory, zimowych ćwiczeń i letnich ćwiczeń. Jak na dzień dzisiejszy nie używaliśmy go w akcjach. To jest doposażenie w miejsce starej łodzi, która niestety już nie nadawała się za bardzo do użytku, staraniami, o które rozpoczęli strażacy ochotnicy z zespołem Łościsko. Oczywiście jesteśmy jak zawsze zainteresowani, ponieważ po pierwsze jest oddolna inicjatywa. Z jednej strony to oni będą pracowali na tej jednostce, to oni również przekazali pewną sumę, tam kilku tysięcy złotych, aby wzmocnić nasz budżet, bo łódź kosztuje powyżej 50 tysięcy i nie zawsze mamy takie środki, żeby je wyasygnować, szczególnie, że w tym roku to nie pierwsze zadanie, bo kończyliśmy remizy w Piławie Dolnej, też trzeba było kilkaset tysięcy wydać, ale to są pieniądze zawsze dobrze wydane. To one są wydane, też trzeba pamiętać, nie tylko dla mieszkańców gminy Dzierżoniów, mimo że na terenie jej się znajdujemy, ale wiemy, że nasze jednostki, a stanowią 1/3 jednostek ochotniczych, straży pożarnych na terenie powiatu, służą innym mieszkańcom powiatu i myślę, że to jest dobra wiadomość również dla wszystkich mieszkańców powiatu. Jest to nowoczesna i wielofunkcyjna łódź, wykonana z polietylenu. Jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Budowę posiada dwupłaszczową, praktycznie jest niezatapialna, także myślę, że spełnia wszystkie wymogi, które powinna spełniać łódź. Bardzo się cieszymy, gratulujemy jednostce OSP Mościsko z posiadania takiego sprzętu wodnego. Jest to druga łódka w powiecie dzierżoniowskim w posiadaniu Ochotniczych Straży Pożarnych. Jedną z takich łódek już posiada OSP Bielawa, także to będzie na pewno bardzo znaczące wzmocnienie naszego potencjału ratowniczego podczas działań ratowniczych na wodzie. Jeżeli chodzi o wyjazdy do ratownictwa wodnego, byliśmy dysponowani parę razy. Były to 3 przypadki dokładnie. A tak bardziej opiera się to na ćwiczeniach. Generalnie często te zdarzenia pojawiają się w okresie letnim, kiedy zmaga się przebywanie osób nad akwenami. No w okresie zimowym, wiadomo, akweny zamarzają, więc nasze ratownictwo wtedy skupia się na ratownictwie lodowym. Nasza jednostka, jeżeli chodzi o wyszkolenie wodne, jest na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że pozyskanie tej łodzi pozwoli nam jeszcze podwyższyć ten poziom. Zawsze ćwiczymy, jesteśmy zawsze gotowi do akcji. Ćwiczymy z ratownictwa lodowego, z ratownictwa wodnego. Przelewamy tą naszą wiedzę państwowych strażaków na strażaków ochotników. Zawsze staramy się wspólnie organizować ćwiczenia w celu podnoszenia tych naszych umiejętności praktycznych. Gminy Dzierżoniów nie brakuje, ale i w wielu sąsiednich gminach również. Jeżeli mówimy o większych akwenach, to chociażby zbiornik w Bielawie, Jezioro Bielawskie. Chcemy, żeby jak najmniej były używane tego typu obiekty, ale jeżeli jest taka potrzeba, najważniejsza jest gotowość, tak? Bo wtedy, kiedy się coś dzieje, to nie możemy szukać tego typu urządzeń, a powinniśmy od razu działać. To, co najważniejsze, to nie tylko łódź, ale też i strażacy, którzy są przeszkoleni i przygotowani. My to wspieramy w tym zakresie nasze straże, ubezpieczamy również ich na czas nie tylko akcji, ale również wykonywania różnych innych prac gospodarczych. Ta łódź jest zakupiona, w tej chwili ją również ubezpieczymy, tak żeby jakby coś się tam działo, żebyśmy zawsze wiedzieli, że nie wyrzuciliśmy tych pieniędzy. Jestem tutaj od 2 miesięcy. Cały czas obserwuję wszelkie działania Ochotniczej Straży Pożarnej. Cały czas współpracujemy z powiatowym zarządem. Planujemy dużo na nowy rok i cały czas będziemy na pewno współpracować i ta współpraca jest na wysokim poziomie.